Łęczyczka Zachodnia, pozdrawiam chłopaków, całą ekipę pozdrawiam, pozdrawiam Marasa, pozdrawiam Mirka, pozdrawiam Darka, pozdrawiam Romka Kołcza. Tak, no i to się zaczęło, tak, tam właśnie ekipa z Zachodniej, tak, no tak to było, no. Darek Buda, pozdrawiam ekipę z Mozaiki, pozdrawiam serdecznie mojego kolegę z wrocławskiego, Andrzeja Gałę. Pozdrawiam Krzysiu i oczywiście wygrasz tą walkę z Okolim. Ponieważ mój tata przez swoje koneksje, ponieważ mieszka we Wrocławiu i wychował się, no, w szeroko pojętym towarzystwie, no, dowiedział się, że w 100% że mieszałeś palce. Super towarzystwo ma. W kwietniu 2017 roku i tego ci nie wybaczę nigdy. I mam nadzieję, że Arkadiusz Tańcula, jak to się teraz mówi kolokwialnie, nie obstrasz tej swojej marnej zbrojki. Najman nie odebrał telefonu tylko ze względu, bo strach przed moim ojcem mu nie pozwolił. Będziesz dolegliwie karany, będziesz jak salami krojony do końca swojego życia. Tyle. Jeszcze coś? Co ty mi tu podkręcasz, w jakąś lewiznę? Ale przecież pokazuję wam... W jakiegoś konfidenta chcesz mi wkręcić? A kim jest? Nie ze mną te numery, chłopcze. Zamknij mordę wąski. A prawda jest taka, że odbiłeś się ode mnie jak mysz od kota. Kamery zostaw, wyjdziemy przed Hilton. Ja tu za 2 minuty wrócę, żeby pan redaktor tutaj nie musiał stygnąć z wywiadem. I tyle by ta droga tam z powrotem i wysprzątanie tym szeligą trawnika, tyle by mi zajęło, nie więcej. Ale to już wtedy nie był taki mądry, bez kamer nie chciał wychodzić. Szeliga, ty. Ty, pompka. Więcej o Madrenu. Tu są dwie kamery i on mnie prowokuje do tego, żebym ja go uderzył. No, ale, ja stary, fajne MMA. Ale ja jestem za stary list na takie numery. Ja mówię, zostaw kamery, wyjdźmy. No już nie był chętny do wyjścia. No. Najchętniej bym się z tobą rozliczył barterowo, ale w sumie najbardziej... Ale nie macie czy to mi zaoperować, więc nie rozliczymy najbardziej boli, się najbardziej boli. W jaki sposób barterowo, bo nie rozumiemy tego. No, wypuśćcie nas do klatki, to zobaczysz. To też jest frajer. Do ciebie, doucz się, bo ty nie jesteś zły chłopak i masz nawet masz, ja ci powiedziałem, nawet masz pewne inklinacje, no Kubą Wojewódzkim to nie będziesz, ale masz. Tak jak powiedziałem, wdepnąłeś w światło, o którym nie masz pojęcia, ja tylko słyszałem go. Super, ja nie chcę mieć pojęcia o tym świecie w ogóle. Ale już za późno, będziesz miał. Ja tylko o tym świecie słyszałem, a ty ten świat poznasz. Ojej. Forma jest, widzę. Lobby.com. Kończąc ten wątek, to są bajki, nie wpierdzielaj się prowadzącemu w dyskurs. Nie wiem, czy znasz, co znaczy to słowo. Jakie słowo? Nie znam tego słowa. Jakie? Srakie. Tak naprawdę tam, gdzie kończy się sport, tam zaczyna się Krav Maga. Teraz tutaj się... Nie wpierdzielaj mi się, chłopaków, zdanie! Teraz chłopaki znowu będą przepraszać, kurde, za to, że ty się o nich tak, wypowiadasz. Tak, dobrze, to zobaczymy, no. Mati. Ja zareagowałem tak, że no dwóch z nich doznało ciężkich złamań rąk, którymi próbowali mnie zapakować, a trzeci uciekając wpadł pod samochód. No. No to i tak grubo, że tak powiem. Te konsekwencje będą srogie. Srogie, bardzo srogie. No mam nadzieję, że boicie już tych konsekwencji właśnie. No właśnie, Arku, oj, będzie bolało. Ale nie fizycznie. Okay. Nie fizycznie. Jak to powiedział Gajos w piłkarskim pokerze. Ja jestem uczciwym sędzią. Zapłacili mi za 3-0 i będzie 3-0. Ja coś z tobą zatańczę. Co będziesz chciał? Uwierz mi, będzie bolało. Chodź pizdeczko do klatki. Chodź do klatki, pizdeczko. Będzie bolało. Ja ci, kurwa, pokażę Rubika. Ja ci poklaszczę. Poskaczę ci po głowie, kurewko. Pokaż, co potrafisz. Już popek ci wyznał. Pokazał ci, kurwa, że zajęcka co stawia. Także dawaj, jak masz jaja. Pokaż, kurwa, gaś. Ja jestem z tobą pewny, że będziesz zbity, kurwa, jak piesek. Powodzonka. Cześć, Ratlerku. Ratlerek? Marek Tańcula, Rotlerku, poszczekaj jeszcze. Podzonka. Ze swojej strony jeszcze tylko, przepraszam, mała dygresja. Chciałbym pozdrowić firmę, w której jestem ambasadorem, Lombicom, pana prezesa Jerzego Mazurka. A teraz czekam na ostatnie pytanie, tytułem podsumowania. Mam nadzieję, że to się rozstrzygnie na niwie sportowej, nie będzie żadnych dodatkowych elementów. No, ale ja przecież się pod kamerami z konfidentami bił nie będę, no. Ja jestem poważnym człowiekiem, no. Nie. W żadnym wypadku. Komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego?